Jesteśmy bezpieczni. The champ is here. Mansur Azijew ze zwycięską szablą. Mansur, no piękny pojedynek, gratulacje. Dziękuję bardzo, cześć wszystkim. No, udało się wygrać, jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony. No to zaczynamy od początku. Adrian Kempa, czym zaskoczył? Ogólnie to, co myśleliśmy, że on będzie robił, to samo robił. Zaskoczył mnie tym, że... Ja wiedziałem, że on jest twardy, ale myślałem, że jak już czysto go zapałem, to klepnie. Czekałem, że na klepnięcie, ale on jest, ja nie wiem, wolał wyłączyć się, także oddaję mu naprawdę szacunek, to jest twardy chłopak. A tak, to co my myśleliśmy, że on będzie robił, to troszkę byłem zaskoczony, że on taki spokojny jest, bo on zazwyczaj tak wpadał, agresywny był, a teraz takim spokojem mnie, szczerze mówiąc, zaskoczył, a tak, ogólnie niczym. Mansur, ale te jego ciosy rzucane w stójce, powiem ci szczerze, no kilka razy chyba można było się przestraszyć, co? Tak, parę ciosów bez wątpliwości czysto na twarz dostałem, ale nie było żadnego, że tam gdzieś tam zatęczyłem. Poczułem, weszło, no na sparingach też często wchodzą ciosy, także ja w ogóle nie panikowałem, ale starał się, robił co mógł i kilka ciosów mu weszło. Mansur, ja odnoszę nieodparte wrażenie, że ty z walki na walkę, takim twoim synonimem twoich walk staje się coraz większy spokój. Czy ty się właśnie z tym zgadzasz, że jesteś coraz bardziej obyty w klatce i też te emocje już tak tobą nie targają? Jak najbardziej, masz rację. Ja dzisiaj trenerom też mówiłem przed walką, ja mówię, chłopaki, ja nie wiem co jest, ale ja jestem taki zbyt spokojny, niby walka o szablę, mówię, nie, może ciśnienie mam niskie i nawet poszliśmy tutaj, sprawdziliśmy ciśnienie, Arby mówi, to chodź, sprawdzimy, nie, bo taki spokojny byłem, że nie czułem jakiejś, nie byłem taki, takiej paniki nie miałem, może to jest doświadczenie, może nie wiem, tak z każdym razem czuję się coraz lepiej i w klatce wszystkich Arbiego, Anzora, Adama, wszystkich słyszałem i tak byłem w ogóle wyluzowany na 100%. Mhm. Miał dosyć mocne wsparcie z trybun twój rywal, czy ty to jakoś dodatkowo odczuwałeś? Ja na odwrót cieszyłem się, im więcej oni krzyczali, im więcej to się działo, ja na odwrót cieszyłem się tym. Ale z drugiej strony widać było twoją wzorową pracę z narożnikiem. Kiedy coś podpowiadali, to nawet widać było, że przytakujesz, pokazujesz okejkę. Tak, ja tak czasami oni krzyczeli, a ja w ogóle nie rozumiałem, o co im chodzi. Tak odwracałem się jeszcze raz, nie? Powtórz się, bo nie słychać. I oni powtarzali, a okej, to już rozumiem, nie? Tak, bo tam głośno było i nie słyszałem i próbowałem, żeby powtórzyli, słuchać jeszcze raz. Mansur, jakie to uczucie, kiedy podniosłeś tą szablę, kiedy twoja ręka powędrowała ku górze i kiedy zdobyłeś swój pierwszy tytuł? Szczerze mówiąc, tyle razy już w głowie sobie to wyobrażałem, wszystko tak jakby to... Byłem bardzo szczęśliwy, naprawdę byłem bardzo wdzięczny moim trenerom i ludziom, co ze mną przyszli. I ja naprawdę bardzo, bardzo mocno chciałem zdobyć tą szablę i to niesamowite są uczucia. A tak ja tyle razy już wyobrażałem sobie ten moment, że już tak byłem tak jakbym wiedział, że tak będzie i byłem taki niezaskoczony, że tak powiem. Nieodzownym elementem każdej z twoich walk są przede wszystkim zapasy. Natomiast na początku pierwszej rundy zauważyliśmy taki chód twój w stójce. Powiedz, z czego to wynikało? Czy ty nie chciałeś pokazać Adrianowi, że od razu pójdziesz w swoją płaszczyznę? Ja ogólnie nie wiem nawet. Ja pracowałem w stójce. I tak przy okazji, jeśli on tak wpadał, czy coś, czy jak była szansa, to ja nie mam czegoś takiego, że na przykład wychodzę, nie, ja będę bił się w stójce, albo że wychodzę i nie, ja będę walczył w parterze. Przy okazji wszystko dzieje się, wchodzisz, walczysz, jak on wpada, to no to musimy obalić, tak, to bo w stójce nie idzie. Jak nie idzie w parterze, jak nie mogę go obalić, no to robimy stójkę, tak, z tego to wynika. A jak oceniasz tą pracę przy siatce na początku tej rundy Adriana, kiedy nie byłeś w stanie go przez pewien moment obalić? Ja nie próbowałem go wtedy obalić, ja po prostu kontrolowałem go za plecy, ja nawet nie chciałem go obalić. Obijałem go, spokojnie sobie odpoczywałem, byłem w dominującej pozycji i ja nie miałem na celu go wywrócić, coś takiego. Ja po prostu czekałem na jakiś jego błąd, męczyłem go i się, że tak powiem, dobrze bawiłem, nie? Jak wobec tego gratyfikujesz gdzieś w zestawieniu ze swoimi poprzednimi rywalami, jak oceniasz Adriana? Doświadczony. Widać było, że nawet dostaje cios,
czy w parterze, w ogóle ani na sekundę widać było, że on nie przestraszył się, że nie zapanikował, cały czas próbował coś. Jego doświadczenie i taka chęć iść do końca, cały czas próbować. A był taki moment, kiedy on przyjął high kicka i dosyć zatańczył trochę na nogach, ty wtedy nie ruszyłeś, zachowałeś spokój. Jak teraz możesz o tej sytuacji powiedzieć? Na początku tak ręce opuścił, coś takiego zrobił, ale potem od razu tak było widać, że jest gotowy na mnie. Czyli szybko jakby się otrząsnął. Tak, tak, tak. Było widać, że jakbym poszedł, to on czeka na mnie, że jest gotowy. Jakże wolałem, nie będę ryzykował, nie? Mansur, dumnie dzierżysz szablę, ale co teraz? Będziesz ją bronił, czy chciałbyś pójść jednak o krok dalej i krok wyżej? Musimy pogadać z trenerami, z Filipem i na razie, że tak powiem, nic nie wiem sam. Musimy pogadać z Filipem, musimy usiąść i na spokojnie przemyśleć przyszłość, tak. A tak na razie jakichś planów określonych nie mam. W rankingu wielu portali branżowych pniesz się coraz wyżej w kategorii piórkowej. Zatem zapytam, jak ty się odnosisz do tego typu nowinek? Czy jest to coś, na czym ci zależy i ty zwracasz na to w jakikolwiek sposób uwagę? Na rankingi? Tak. Nie wiem, szczerze mówiąc, no, chcę się być zawsze pierwszym numerem, tak, to jest jakaś taka, no, nie wiem, jak jestem, no, to jak będę wygrywał, to i tak będę na najwyższym poziomie, jak najwyżej, tak, a tak jakoś tak, żeby, o, chcę być numer jeden, coś czegoś takiego nie mam, wychodzę, walczę, jak wygrałem, to i tak pójdę do góry. Nie, jakoś tak nie męczy mnie to w ogóle, nie śledzę tego. To jeszcze a propos wychodzenia, bo nie wiem, czy wcześniej o tym wspominałeś, zapytam, bo pojawiają się pytania, że jesteś jedynym tak naprawdę chyba zawodnikiem, który wychodzi do klatki w zupełnej ciszy. Z czego to wynika? Czy ty chcesz do klatki, wchodząc do klatki, się uspokoić, jeszcze bardziej wyciszyć te emocje, które krążą w głowie? Tak naprawdę w pierwszej kolejności jestem muzułmaninem i u nas instrumenty i te rzeczy to jest grzech i my nie słuchamy za bardzo muzyki. A tak, ja sam w ogóle nie lubię muzyki. Dużo ludzi, ja odczuwam, na przykład włączasz wesołą muzykę, jesteś wesoły. Włączasz smutną, jesteś smutny. To tak jak alkohol, zmienia, że tak powiem, twój trzeźwy umysł, tak to odbieram. I ja nie lubię za bardzo słuchać muzyki. Ja tak... I zawsze tak miałem, że włączam jakąś muzykę, ona mi już tak moje myśli kieruje w jakieś strony, w które ja bym nie kierował bez niej, nie? I tak jakoś po prostu nie lubię i wychodzę na spokojnie, słucham siebie sam, swoje myśli. No to co, Mansur, ciesz się szablą jak najdłużej, jeszcze raz ci gratulujemy zwycięstwa i co, powodzenia w kolejnych startach. Dziękuję bardzo wam i wszystkim tym, co obserwują, co trzymają za mnie kciuki, wszystkie pozdrawiam. Dziękuję bardzo.